a w tym sezonie na razie 14. najlepszy wynik w Oslo, gdzie szczególnie często przychodziło mu odnosić sukcesy. Był też 5. w Lillehammer. I kolejny z Niemców, Manuel Feist, 23-letni zawodnik, który ma przewagę dosyć bezpieczną nad François Bro, a na dodatek Niemiec skacze znacznie lepiej niż Francuz. No i będzie miał z czego tracić, bo być może go Bro na pewno będzie próbował dojść w biegu, a czy skutecznie, to się okaże. Brian Fletcher cały czas z 8. rezultatem. Brawo dla Amerykanina. Magnus Moan, 12. w tym momencie. Manuel Feist obejmuje prowadzenie, no proszę. Druga najlepsza odległość, o 2,5 metra bliżej.